Tak jak widzicie, idziemy sobie na spacerek, a tutaj czeka nas jeziorko. Tu u nas w mieście, gdzie mieszkam, mieliśmy takie, jak to, nie wylewisko, ale tak zawsze się tu woda zbierała i to ani nie było jezioro, ani nic. Także sobie wywalczyliśmy, że przyjechały kopary. Muszę tu ostrożnie. I tu wykopały nam jakieś, nie wiem, zapchane coś tam było w tej ziemi. I tu chyba za dawnych czasów było jezioro, także znowu się jezioro zrobiło. To jezioro jest chyba trzeci rok. Chyba znowu do czyszczenia należy, bo tutaj widzę jakieś bąble wręcz są takie zielone. To trochę obrzydle wygląda, no ale zobaczcie. Bo to nie jest przecież, jak to się nazywa, takie coś. O, zapomniałam, no ale ja to zbierałam. W Polsce, jak jeszcze mieszkałam za dzieciaka, to zbieraliśmy sobie takim sitkiem na kiju dla naszych kaczek, żeby jarły. Rzęsa to się nazywało, rzęsa. No, to mi się wydaje, że nie rzęsa, chociaż tu widać jeszcze trochę rzęsy, to jest rzęsowate. To, co tu widzicie, ale to obok, to jest takie zgnite jakby. Także... Tutaj za tym parkiem jest nasz stadion i tu z boku, gdzie Wam pokazuję w tej chwili, z boku, za tymi dużymi drzewami jest tam kawałek takiego pola dla piesków, także ci, którzy mają pieski, no to sobie tutaj mogą z nimi śmiało przyjść i niech się wyhasają, tu kupkę robią, także okej, dalej idziemy po schódkach. Ale dziś jest przyjemnie. Jak widzicie, jest taki rów, gdzie też jest woda. Tu obok taką ścieżkę zrobili, żeby można sobie było tam, wiecie, nią iść i aż tam w lewo. Także jeżeli ktoś ma właśnie pieski, albo tu dużo ma też konie, właściciele konie, to też mogą sobie właśnie po tej polanie, tam co pokazywałam Wam, chodzić z tymi konikami, bo to już widzę, tam jeden ma konika, nie wiem czy widzicie, koło tej, gdzie to jest, a pokażę Wam z bliska. A tutaj, tam jest konik. Witajcie kochani na moim kanale, witam Was w kolejnym filmie. Chciałam Wam pokazać, kupiłam mięso i to jest mięso kupione przez jakby moją koleżankę, ona zna tego co w masarni, masaża chyba to się, rzeźnika zna i on pracuje w takiej masarni. Przywozi nam mięso, które wiecie jest... bez tej wody, bez tego wszystkiego, takich dodatków specjalnych, jak to w supermarketach kupujemy, że jak się piecze takiego steka, nie? Czy tam mielonego, bo to jest mielone raczej, to on wtedy będzie mniejszy, się kurczy. Także to mięso, jaką wielkość będzie miało, to będzie taką miało mniej więcej wielkość po smażeniu. Także to jest dobry kwalitet mięsa, już Wam pokazuję. Może to nie wygląda jakoś super ładnie, takie mięso, jak się filmuje, no ale taka jest prawda, my jemy mięso. Tu pisze na naklejce Sylwia 10 kg mielonego. Sylwia kupiła 10 kg mielonego, to jest wielki wór i tu jest moja ręka, także sobie zobaczcie, kiedy jest duże. I będę teraz porcjowała na mniejsze
w mniejsze woreczki, tak po pół kilo, chciałam mówić hel kilo, po pół kilo i po 800 gram, bo to tak 800 gram to by tak by było fajnie na lasagne, a półkilowe to nieraz robię taką zupę pożywną, to więcej mięsa nie trzeba. Także sobie porcjuję na takie odpowiedzialne porcje, jak żeby dopasowały nam i mrożę. Tu już sobie przygotowuję woreczki, bo mam takie fajne woreczki tutaj do mrożenia. Tutaj, jak widzicie, są 4 litry. Nie wiem, ile tych woreczków jest, ale dosyć dużo. Ten jest akurat na 4 litry. Tutaj mam na 8 litrów. Gdzie ta ósemka jest, żeby Wam pokazać? 8 litrów. I tu mam na 2,2. To nie będę używała, ale te na 8 litrów, na 800 gram, tak żeby to fajnie pasowało. Także to już jest mięsko poporcjowane. Tu mam tak po mniej więcej 600 z kawałkiem gram. Ile tu mam? 4, 4 i 3. Tu mam po 800, 900 gram i tu jedno jest na mniej więcej 1000 gram. Tak mniej więcej, bo to jest tak, wiecie, z gramami. Także mam na kilka dobrych dni. A to jest wołowe, także też często nie jemy, także tego będzie trochę. Kwiatów mi się zachciało. Poszłam do ogrodu i tak patrzę, a ja mam przecież te, nie wiem, jak one się nazywają, ale o, widzę, że już nigdzie będą przekwitały. Nie wiem, jak się nazywają, ale są bardzo ładne. I znalazłam też miętę, która... kwiaty lecą normalnie. Znalazłam też miętę, która mi w sumie gdzieś tam zaginęła w tym moim, nie zagajniku, ale w tym moim, wiecie, tam wszystko, oj, no te kwiaty mi spadają, no jakieś żywe są. Dużo mam tego kwasu, tego wszystkiego, ta mięta mi zginęła i teraz ją właśnie znalazłam. Także ucięłam sobie kawałeczek, resztę wezmę, wykopię i zasadzę w innym miejscu, tam gdzie bardziej mam dostęp do pielenia. I zaleję sobie teraz wodą i wypiję wodę taką miętową. Uwielbiam. Trzeba korzystać, póki się ma. Jedną ręką to robię, tak, że mi na pewno nie będzie wychodziło tak jak chcę, no ale... Bukiecik gotowy. Muszę, widzę, wody dolać. Także wody już uzupełniłam, kwiatuszki. Uwielbiam, jak jest życie w domu. Tu mam troszeczkę Halloweenu. To są właśnie te dynie na świeczuszki z tyłu, których jeszcze nie zakupiłam, bo jeszcze tak nie chcę świecić tymi świeczkami za bardzo. Zobaczcie, u mnie teraz zaniedbany trochę, no ale to żadna nowość, ale za to pranie wisi. I trzeba okna umyć, widzę, bo te deszcze tak jakieś brudne. Moja z Hiszpanii podstawka, jak byliśmy na wakacjach. I to jest moja herbatka, co nie jest herbatką, tylko woda z miętą, ale mówię Wam, super smak. Idę na dwór od razu przekopać tą miętę, bo inaczej mi zginie znowu. Wiecie, czego mi się zachciało? Faworków już robię.
witajcie. Już wracamy z Orkus, idziemy do samochodu. Jedliśmy obiad, chodziliśmy. Oliwerek nie kupił sobie butów, po które w sumie przyjechaliśmy, bo nic mu się nie podoba. Kawkę wypiłam i kupiłam ten tutaj taki do czyszczenia. Ktoś reklamował, jakaś vlogerka, także mówię, spróbuję. Z Orkus już, jak widzicie, wróciliśmy, jesteśmy w domu, jestem w łazience, wywiecznik hałasuje, dlatego może to będzie słychać, także muszę spróbować, czy będę mogła tu nagrywać, ale jest dobre światło. Cieszę się na jutro, dlatego że mój syn Oskarek, który jest w tej chwili w Hamburgu, wróci, bo jest na pięciodniowym takiej nie wycieczce, no można powiedzieć wycieczce, tak jak wiecie, on gra na saksofonie i to jest organizowany z Big Band, to jest ten zespół, w którym gra. No i tam oni grają w różnych miejscach i zwiedzają, także piąty dzień jutro jest i jutro już wraca. A czy wróci wieczorem, czy po południu, czy do południa, to zobaczymy, bo one będą chcieli więcej zwiedzać, to będą tak zwiedzali aż do upadłego. A jeżeli nie będzie już zainteresowania, bo jakby nie było piąty dzień, to już są też chłopaki zmęczone, chociaż nie chłopaki, bo to są też dziewczynki tam, no ale wiecie, młodzież. Także zobaczymy, o której wrócą. Tak jak mówiłam wam, w tym Orkus nie kupiliśmy za dużo, to było w sumie takie, wiecie, jedzenie, zwiedzanie, kręcenie się, oglądanie, i Oliwerek strasznie chciał jakieś buty, które były cenowo, to były takie wysokie, tylko dlatego, że to znowu jakiś tam vloger sobie wymyślił, jakiś tam sklep i sprowadza buty, które są w normalnych sklepach, można je kupić o 500, 1000 koron mniej, no ale wiecie, to jest ten taki tam specjalny sklep i ceny muszą być zawyżone. Także Oliwerek nic nie kupił, bo nie było w sumie aż takiego szału, no ale popatrzył sobie, a my z nim złapaliśmy się za głowy, za jakie tam ceny są, no ale taka jest rzeczywistość dla młodzieży cenowa. Dobra, ja będę kończyła, jestem zmęczona jak zwykle pod wieczór i sobie zrobię jakąś fajną, cieplutką herbatkę, obejrzę film i do łóżka. Wam życzę miłego dnia i wieczoru w sumie, jeżeli oglądacie to wieczorem, i do usłyszenia w następnym filmie. Pa, pa!